Kilka razy tutaj byłem, ale tu nie trafiłem. Ulica Primorska. Bardzo ciekawa sprawa. Muszę tu kiedyś przyjść na spokojnie i coś więcej pokazać. Zamiast tych sznur bielizny. O, jest tutaj sznur bielizny. Widać może. Nie wiem, czy to kamera to daje, ale jest. Zamiast tych sznurów to wiszą teraz kable elektryczne. Jak mówiłem, urząd miasta zlikwidował, ale niestety po tutaj, po uliczkach te sznury jeszcze pozostały. No bo gdzie suszyć bieliznę? Ale coś pięknego, jak wszystko doszlifowane, jak czysto. Trzeba przyznać, że o to dbają. Dlatego to jest właśnie ten urok. Naprawdę, nie wiedziałem, że w Makarskiej są takie wąskie uliczki. Myślałem, że to jest na Półwyspie Istra. W mieście Rowini. A tutaj naprawdę wzdłuż wybrzeża ciekawa sprawa. To też są jednak sznury wywieszone między oknami. Widać, dalej to zostało. Tutaj dalej jest zabudowa właśnie Makarskiej. No dużo się zmieniło w porównaniu do ubiegłego roku. No to widać, że odnawiają budynki. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Typowe żaluzje okienne. A po co to? Przecież tu jest tak wąsko, to uważam, że w dzień słońce tu nie dochodzi. A jednak żaluzje mają okienne. I większa część, bo pomimo, że jest dzisiaj zachmurzenie, okiennice są zamknięte. Ładnie to wygląda. Wąskie uliczki. A dalej w oddali góry. Ma swój urok, trzeba przyznać. Konzum. Kiedyś nastały w Chorwacji same konzumy na początku i sklepy studencia, a teraz a teraz powstały Lidle, Kauflandy, jak wszędzie. Daje urok. Daje urok. Ciekawa rzecz. A tutaj mamy bazar, na który kiedyś wam pokazywałem. Bazar, na których
tutaj na schodach jest najdrożej, bo łapią turystów zaraz z ulicy i ceny są niższe. Centrum miasta, środek, oczywiście kościół, małe kawiarenki. A jaka pogoda dzisiaj w niedzielę? Zobaczycie na wyświetlaczu. No dzisiaj w niedzielę, jak wspomniałem, jest zachmurzenie. Z dala gdzieś tam słońce świeci, ale ogólnie jest zachmurzenie. Dzisiaj nie ma nikogo nad morzem opalających się. Tu też mamy jakąś wąską uliczkę następną. Kto chce i gdzie chce, może sobie wejść i obejrzeć. Tak to wygląda. Jaka pogoda powinna się nam wyświetlić w aptece? 15:54. Od kiedy do kiedy czynna? 23 stopnie Celsjusza. A tam na dół się schodzi do morza. Na deptak. Jakiś tam Polak szedł i mówił dreptak. To jest Malina. Port. Marina. Port Makarskiej. Jak już wam kiedyś pokazałem. Dużo dzisiaj statków przypłynęło do portu. Więcej tu już mówić, wszystko powiedziałem. Małe miasteczko, turystów bardzo dużo. Jak na wrzesień, to nie spodziewałem się, że w tym roku będzie aż tak ich dużo. A ja to się czuję tak, jakbym był w Polsce, bo co trzeci, czwarta osoba to Polak. Obywatele polscy odpoczywają. Inne czasy są teraz. Teraz, jak ja mówię młodym, jak było, to nie wierzą. Bo przez granicę przejeżdżają faktycznie 100 na godzinę. Nikt ich nie zatrzymuje i nie kontroluje. Granice są otwarte. Aby jak najdłużej i żeby się nigdy nic nie zmieniło. Bo jak teraz, na razie, to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest i tak powinno być, bo w porównaniu, co było przedtem, a teraz, to niebo a ziemia. Kto chce pracować, to pracuje. Każdego raczej stać na to, żeby sobie jeździł po całej Europie. I nagrywał, co jest piękne. Tak jak to ja robię. Ja nie mówię, jak już wspomniałem,
pięknie, ładnie, najpiękniej, co by nie powiedzieć. Ja tylko pokazuję wam, jak jest. Kto chce, to przyjedzie. Kto chce, pojedzie do innego kraju. Co kraj, to ładniejszy i ciekawszy. A są tacy, co przyjeżdżają do Chorwacji nawet po 3 razy. Kiedyś kanał oglądałem. Rodzinka 4+. Teraz niedawno. 3 raz są w Chorwacji. Tak im się podoba. Im przyznaję, im rację. Bo tak jest. Dzisiaj jest niedziela. 25 wrzesień. 22 rok. Pierwszy raz po 2 tygodniach jest zachmurzenie. Rano godzinę padał deszcz, a teraz jest lekko zachmurzona, ale ponoć po obiedzie ma być słońce. Trochę wam więcej pokażę, nie mówiąc nic. Oglądajcie i podziwiajcie, czy mam rację. Wiaterek jest trochę, także jak widzicie, wszyscy w krótkich rękawkach chodzą i można spacerować. Pozdrawiam swoich wszystkich subskrybentów w Polsce, w szczególności na Śląsku. Kolegów moich, którzy nie wierzyli, że we wrześniu będę miał taką piękną pogodę.